Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Supreme Master Qinghai joyously present Dr. Olga Malinkiewicz the Shining World Invention Award, plus a loving gift of $21,000 for extra support for this wonderful and world-protecting project in God's wonder. May heavens shine on your brilliant mind with wisdom and love. Shining World Invention Award recipient Dr. Olga Malinkiewicz for perovskite solar cell technology. Continue watching to learn more. Respectful viewers, Dobro pozhalovat means welcome. That's how the people in Dagestan express their hospitality to visitors in Russian, the official language of Dagestan. I'm Pavel. The enchanted people of Dagestan wish you joy and happiness every passing day. Everywhere in the world, we can observe and be touched by acts of kindness. People from all walks of life, faiths and cultures extend themselves beyond the call of duty to help others unconditionally. Even loving, caring animals also contribute in this noble category. Through their noble deeds, humanity as a whole is elevated. To commend virtuous actions and encourage more people to be inspired by their examples, Supreme Master Qinghai has lovingly created a series of awards, including the Shining World Leadership Award, Shining World Compassion Award, Shining World Hero and Heroine Awards, Shining World Honesty Award, Shining World Protection Award, Shining World Intelligence Award, and Shining World Invention Award, etc. Etc. These awards are to recognize some of the most exemplary, generous, caring, and courageous people who walk amongst us, as well as heroic, beautiful animal co-inhabitants whose acts are worthy of praises and gratitude. Please join us as we visit Dr. Olga Malinkiewicz, the co-founder and chief technology officer of Poland-based Sol Technologies, and learn about her work on using perovskite mineral in the development of solar cell technology. As a scientific researcher, inventor, and entrepreneur, Dr. Malinkiewicz has developed a fabrication method that allows the printing of perovskite-based solar cell panels for a wide range of potential applications. Compared to the traditional solar cell panels that are largely made of silicon, perovskite-based panels are less expensive to produce and can be used indoors. Previously, it was found that the perovskite mineral was not easy to be processed as a thin layer for photoelectric panels. Additionally, there are defects in the crystalline structure that make it hard to have a broad range of applications. As more research is performed, scientists have figured out a way to layer down the perovskite mineral. The process still needs to be further refined before commercial applications can be realized, as the material processing steps involved are not yet suitable for large-scale production. Kiedy okazało się to, przy zastosowaniu tych samych technik i tego samego nakładu pracy, sprawności tych ogniw dziesięciokrotnie biły na głowę wszystkie inne materiały, które w życiu w ogniwach testowałam. I to sprawiło, że ogromny zwrot w moim życiu, ponieważ pomyślałam, że skoro ten materiał tak wspaniale działa i tak z taką łatwością przetwarza energię słoneczną na energię elektryczną, nie może to być kolejny pomysł do szuflady. Dr. Malinkiewicz, however,
found a way to layer down the perovskite mineral in a relatively simple and straightforward manner. Her invention is based on inkjet printing technology, in which the perovskite mineral is placed down on a substrate with precise positional control. This breakthrough allows the construction of flat panels without sophisticated instruments, which would greatly expand the applications of perovskite-based solar cells. Compared to the silicon model, the fabrication of mineral perovskite has a higher level of defect tolerance. There are a number of advantages on using perovskite mineral for the fabrication of solar cell panels. Ten wynalazek jest zaprojektowany w ten sposób, że w momencie, kiedy będzie wdrożony do produkcji, stał się bardzo powszechny, ponieważ można zastosować go na dosłownie każdej powierzchni i w bardzo wielu różnych miejscach. Może on być samym ogniwem, takim jak teraz, tradycyjnym ogniwem, ale może być on również elementem fasady budynku, może być częścią okna, może być jakimś elementem zintegrowanym w samochodzie, może być to fragment żagla, może to być fragment ubioru, może być to również fragment naszych urządzeń elektronicznych typu smartfon albo laptop. To illustrate the last point of energy efficiency, Dr. Malinkiewicz tells us more about how a perovskite-based solar cell compares to other existing technologies. Tak naprawdę mamy teraz sytuację, że po raz pierwszy w historii koszt wytwarzania energii, zielonej energii dzięki ogniwom perovskitowym może przebić koszt wytwarzania energii uzyskanych tradycyjnymi metodami, czyli paliwa kopalne. I to jest tak naprawdę ogromny potencjał, który drzemie w tej technologii, że w porównaniu z innymi zielonymi źródłami energii, energia perovskitowa jest z nich wszystkich najtańsza i jedyna, która jest w stanie bezpośrednio konkurować cenowo z tradycyjnymi źródłami energii. Także ogromna zmiana sił. I sam materiał jest niedrogi, ale też można do tego dobrać metodę produkcji, która jest niedroga i dzięki temu obniżyć koszty energii słonecznej, która w dniu dzisiejszym jest jedną z barier, żeby stosować ją na jeszcze większą skalę. With the founding of Sol Technologies, the company is focused on exploring a wide variety of applications for perovskite-based solar cell technology. To demonstrate the feasibility of such a device, a flexible film of perovskite mineral can be fabricated. Just this property alone opens up a large range of potential applications. A smartphone charging device can be constructed using a thin, flexible wafer printed with perovskite solar cell. The charging process can be made using simply indoor lighting without the need of solar energy. Mobile devices can be continuously powered with a thin panel of perovskite solar cell. On a larger scale, rechargeable carports can be constructed for the power supply of electric vehicles. Also, sun blinds can be made to take advantage of the supply of solar energy. Sol Technologies has teamed up with Skanska, a major construction company in Warsaw, Poland, to install perovskite-based solar cell panels on the sides of constructed buildings. It is anticipated that the applications of perovskite-based solar cell technology would only increase in the foreseeable future. Respected viewers, we will pause for a short while to review these constructive messages. When we return, Dr. Olga Malinkiewicz will receive the Shining Wall Invention Award. Please stay tuned to Supreme Master Television. Welcome back to our program on Dr. Olga Malinkiewicz's invention on fabricating thin solar cell panels using the mineral perovskite. Touched by her pioneering work on broadening the applications of the perovskite-based solar cell, our beloved Supreme Master Ching Hai joyously present Dr. Olga Malinkiewicz the Shining World Invention Award, plus a loving gift of $21,000 for extra support for this wonderful and world-protecting project. In God's wonder, may heavens shine on your brilliant mind
with wisdom and love. Our association members in Poland organize an award presentation ceremony to honor Dr. Olga Malinkiewicz for her groundbreaking invention. Droga Pani Dr. Malinkiewicz, z wielką przyjemnością i podziwem wręczam Pani Shining World Invention Award, nagrodę za wynalazczość, za pionierskie wysiłki na rzecz rozwiązań poprawiających wydajność i obniżających koszt pozyskiwania odnawialnej energii. Nagroda ta przyznawana jest w uznaniu Pani kreatywności, naukowego geniuszu i zdolności do wynajdywania i adoptowania technologii, aby pomóc ocalić naszą planetę. Nasza przyszłość jest w dobrych rękach, mając tak pomysłowych naukowców jak Pani. Pani obiecująca technologia nadrukowywalnych paneli słonecznych weszła w etap produkcji. Wynalazła Pani nowy typ ogniwa słonecznego z użyciem materiału zwanego perovskitem. W 2013 roku odkryła Pani metodę nadruku kryształów perovskitu. To odmieniło przemysł solarny dzięki materiałowi tańszemu i potencjalnie bardziej wydajnemu niż obecne modele krzemowe i w których może być również używany w pomieszczeniach oraz w cieniu. Do tego czasu jest Pani współzałożycielką firmy Saule Technologies, startupu, który rozwija obecnie zakład produkcyjny, mający na celu produkcję 180 tysięcy metrów kwadratowych paneli w roku 2020. Niesamowity wynalazek i wkład w rozwój zielonej technologii dr Olgo Malinkiewicz. Nasze wielkie podziękowania i najlepsze życzenia. Niech Pani nowa fabryka odnosi wiele sukcesów, czyniąc energię słoneczną bardziej dostępną na całej planecie w Bożym błogosławieństwie. To niebo pobłogosławiło nas utalentowanymi duszami takimi jak Pani, prowadząc świat w nową, złotą erę czystej energii, w której ludzkość żyje w harmonii z naturą. Za Pani mądrość, pomysłowość i twórczy talent, a także za Pani wspaniały wkład w zrównoważone życie, niniejszym bijemy brawo i świętujemy wybitne wynalazcze dokonania dr Olgi Malinkiewicz. Niech niebiosa opromienią Pani błyskotliwy umysł mądrością i miłością. Z wielkim honorem, miłością i błogosławieństwem w Bożej łasce najwyższa mistrzyni Qinghai. Listowi wraz z wyrazami uznania od najwyższej mistrzyni Qinghai towarzyszy piękna statuetka upamiętniająca Pani znaczący wkład dla świata. W uznaniu Pani kreatywności, naukowego geniuszu umożliwiającego mieszkańcom zrównoważone życie przy jednoczesnej ochronie przyrody. Z pochwałami i wdzięcznością za Pani wyjątkowe, pełne miłości dla Ziemi, wydajne i ekonomiczne perovskitowe panele słoneczne. Ponadto najwyższa mistrzyni Qinghai zaoferowała skromny dar w wysokości 21 tysięcy dolarów amerykańskich na dodatkowe wsparcie Pani wspaniałego, przyjaznego dla środowiska projektu. Serdecznie gratulujemy. Dr. Malinkiewicz graciously thanked Master and expressed her sincere gratitude during the award ceremony. Chciałabym niezmiernie podziękować najwyższej mistrzyni Qinghai za tą wspaniałą nagrodę. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i wielkie szczęście być wyróżniona przez najwyższą mistrzynię Qinghai. Supreme Master Qinghai is deeply grateful to the beloved God for all the financial help, comfort and support to the afflicted and needy, and or any good cause over the years as a humble vessel for His compassion and love toward His precious children. Our heartfelt congratulations to Dr. Olga Malinkiewicz for receiving the Shining World Invention Award. May your pioneering perovskite solar cell technology be successfully implemented around the world. For more information about Dr. Olga Malinkiewicz and her company, Sol Technologies, please visit soltech.com. Amazing viewers, it was such a wonderful pleasure to have your precious company for today's program, Shining World Invention Award recipient Dr. Olga Malinkiewicz for perovskite solar cell technology. Up next is The Fallen Angels, part 7 of 8, on Between Master and Disciples, right after Noteworthy News. May God's bountiful grace shine on you and your loved ones.
Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/swa. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/swa. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/swa. ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਨੇਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਦੇਖੋ suprememastertv.com/schedule ਅਤੇ suprememastertv.com/swa।